Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze Traveller Rest. Jest to gra podobna do Stardew Valley? Chyba tak. Gierka, w której po prostu będziemy prowadzić swoją tawernę, będziemy starać się ją jakoś tam utrzymywać i tak dalej. Będziemy mogli bez problemu z ludźmi trzymać kontakty, sobie jeszcze tylko zmienię język na polski. Dobra, jest wszystko gotowe, więc zróbmy swoją nową postać. Dobra, niech będzie może Shiro Tavern. Widzę, że mamy tutaj poziom na płeć. Tak, tu jest poziom na płeć, bo tak dziwnie to wyglądało na początku. Dobra, oczywiście gramy mężczyzną. Tylko tak, ogarnijmy sobie tą postać. Rzęsy, bez rzęs. Wróć. To chyba chodzi o bug. Dobra, bierzemy bez tego. Stores, dodatki. Oczy mam zielone. Weźmy sobie jakieś ciemniejsze spodnie. Dobra, karanacja oczywiście biała. Jestem blady jak ściana. Ale widzę, że coś tu chyba... Nie, dobrze, jest okej. Kulka jakaś szara. Dobra, niech będzie taka pseudo-biała. I butki sobie weźmiemy również takie brązowawe. Dobra. Już mamy git, ja nie chcę się tutaj jakoś zbytnio nad tym rozwodzić. Dobra, niech będzie białe. Ale nie wiem, te włosy tak okropnie wyglądają. No, w sumie jest to jakieś rozwiązanie. Jest to jakieś rozwiązanie. No, tych włosów tu nie ma za dużo. Niestety nie ma tych włosów za dużo. Dobra, niech będzie to przynajmniej troszeczkę się rozróżnia. Naraz to oczywiście, że tak. Ale chyba nie aż taki. Chyba nie aż taki. Dobra, będziemy mieć taką brudkę. Możemy mieć czapkę. Co jest za czapka? O matko. Turban. To jest jakiś turban. Nie, no bo zrobimy z niego pokrakę za chwilę. Tylko tutaj mało jest kolorystyki, jeżeli chodzi o to. Dobra, nie chcemy żadnej czapki. No jest płaszcz nawet, nie? No płaszcz to my chcemy. Żeby po prostu jak... z Gotham City. Jak Batman. Dobra, mamy już postać. Zobaczmy, co gra oferuje. Witaj w Traveller's Rest. Gra jest obecnie w trakcie wczesnego dostępu, co oznacza, że jest nadal rozwijana w oparciu na opiniach. Obecnie przerysowujemy całą grafikę, więc znajdziesz niektóre elementy gry z innym stylem graficznym niż reszta. Zostanie to naprawione w następnych aktualizacjach. Jeśli cieszy cię czas spędzony w grze, rozważ pozostawienie recenzji, aby wesprzeć ten niezależny projekt. Dziękujemy. Dobra. I to już jest za nami. WSD, aby się poruszać, B, wejść w tryb budowy. Da się troszeczkę oddalić to, czy nie bardzo, bo to jest blisko. W tej budowie możesz umieszczać przedmioty, aby wybrać przedmiot, przesuń kursorem i naciśnij lewy przycisk myszy albo E. Tylko... No właśnie. O, przynajmniej w sensie takie rzeczy możemy przesunąć. Dobra. I możemy kliknąć E, żeby to przenieść. No tak dużo rzeczy do przeniesienia tutaj nie ma. Dobra, przejdź do trybu budowy, wciskając B. To już wiemy. Ale przesunąć się nie da. Dobra. To jeszcze sobie przeniesiemy. Niech to będzie na blacie. Co dalej mamy robić? Mamy jakąś skrzynię pewnie. Nasza skrzynia. To twoja sypialnia. Prześpij się w łóżku, by zapisać ten gry. Jeśli będziesz próbował pracować do zbyt późnia, w końcu padniesz z zmęczenia. No jesteśmy w trybie budowy. Dobra, to kapuję już, o co w tym chodzi. Nica do odblokowania na poziomie reputacji 10. A to? Wykonaj więc ten głównego wątku, aby odblokować pomieszczenie produkcyjne. No dobra. A to jest to, czy jest coś, tak? Drewno opałowe, mop. Zwiększy poziom reputacji gospody, by odblokować wynajem pokoi. Boże, jakieś dzisiaj seplenie. To mi dzisiaj jest. No, faktem dopiero wstałem, ale...
Ale żeby aż tak. Umieszczając tu jedzenie, powiększasz dostępny zapas za barem. W momencie, gdy nie masz nic w zapasie, serwowana będzie kasza. Kasza oferuje mało wynagrodzenia zarówno w monetach, jak i reputacji. Aha, czyli kasza jest taka po prostu indywidualna, jeżeli chodzi o to. Taki zapchaj się. Na zewnątrz tawerny znajdziesz skrzynkę pocztową do zamawiania materiałów i skrzynkę dostawczą. Tablicę ogłoszeń do przyjmowania zleceń, zatrudniania personelu i sprawdzania kalendarza. Studnie do zbierania wody. Zasoby naturalne, które pozwolą ci wytworzyć nowe przedmioty i zbierać owoce i warzywa. Czyli to jest ta skrzyneczka. Zamówienie, zatrudnij personel. Dobra, po tego gospody 4, 6. To jest swój kalendarz, gdzie pojawiają się informacje na temat ważnych wydarzeń. Wybierz dzień zaznaczony czerwoną kropką, aby zaznaczyć wydarzenie z tego dnia. Rozumiem, że tu nic nie ma. Ulepszenia. Dobra. To jest chyba śmietnik. I w tym mamy sprint. To jest tylko nasza gospoda, rozumiem, tak? Na serio, czy są jakieś opcje? Są jakieś opcje. Kamera daleko. Za blisko to było. Było za blisko. Jest godzina 8 prawie. Jest zamknięte. Bo tam ktoś przeszedł. Też ktoś idzie. Nie mogę z nimi gadać? Warrior. To butelka? Nic? 0-0? Dobra, no ale co ja mam zrobić? Bo tak, craftingu? Tutaj nie widzę. Ale może się mylę. Kwipunek. No oczywiście, że się mylę. To jest satysfakcja. Dochód, koszta. To jest co? Zadania. Lepszenie XP oraz książka z przepisami. Owsianka. Ale nawet nie mamy... Nie mamy nawet wiadra. Nie mówcie, że tam nie mogę iść. To jest tylko to? Tylko tu mamy miejsce, na ziemi. Nie może być. Tak, tylko tutaj. No dobra, ale gra mi nie objaśniła, w jaki sposób ja mam się tutaj poruszać. Chyba, że w skrzynce pocztowej coś jest. A, no coś jest. Tutaj możesz zamówić przedmioty dla twojej tawerny. Po prostu wybierz przedmiot, aby dodać go do twojego koszyka, albo naciśnij Shift i naciśnij automatyczny buton, aby dodać 5 przedmiotów do zamówienia. Dobra. No ale tak, kasy nie mamy. Co 5 dni 5 losowych składników oznaczonych gwiazdką będzie dostępne do zamówienia. Konkretne składniki pochodzą jedynie z prywatnej uprawy, dostępne po opanowaniu z drzewka rozwoju. Stacje robocze, kowadło, huta i tak dalej. No ale dobra, i tak to nie zmienia faktu, że nie mamy w tej chwili nic a nic. Chyba, że musimy rozstawić... Oczywiście, że tak. Musimy rozstawić na początku jakieś rzeczy. R się rotuje. Czyli tak samo jak w Tavern Master. I nam tego nie powiedzieli. Albo tego nie widziałem. Jest otwarte? Już? Aha, musimy teraz otworzyć książkę. Trendy nie ma. Naciśnij O, aby otworzyć tawernę i podawać kaszę. Pamiętaj, by wyjść z tyłu budowy. I H, żeby je wyświetlić. Dobra. Ale muza. Pierwsi goście obsłuż 6 gości. Dajemy świece i 2 stołki. Widzę? Otwarte, dobra. Indywidualny stół, 2 stołki i 3 świece, dobra. Idzie tu ktoś? Idą. Mój pierwszy klient dotarł. Zapełnij obsługę i zadbaną tawernę, aby zarobić reputację i podwyższyć satysfakcję swoich klientów. No. Klient zamówił przedmiot. Podejdź blisko do klienta i naciśnij E, aby obsłużyć go. Pamiętaj, że tryb budowania musi być wyłączony, aby wykonać inne akcje. Dobra, chcesz kaszy. Skąd ja ci wezmę kaszę? Obsłuż.
Jeden z klientów pobrudził podłogę. Naciśnij V, aby poświetlić brud. Wzrok karczmarza podświetla istotne rzeczy. Wyraźnie zobaczysz brudne stoły, plamy na podłodze i ważnych gości. Wyczyść podłogę wybierając mop i naciskając F w pobliżu plamy. Dobra. Było pał? Pał. Czyli pierwszych gości już mamy. Zamknij tawernę, aby dodać nowe przedmioty. To było... O! Naciśnięcie O ponownie zmusi twoich klientów do wyjścia, ale przez to stracisz reputację. Zamiast tego poczekaj na klientów, aby opuścili tawernę. O kurde. No i huk, reputacja poszła psu w dupę. Wyczyść to. No nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem tego zrobić. Stołki. No ale co ja mogę z tym zrobić? A, to jest taki indywidualny stolik, dobra. Z tą reputacją to tak bym powiedział 2 na 10. Tak, 2 na 10. Trochę lipa teraz wyszła. Trochę lipa wyszła. Dawać klientów. Bierz. Ale kasa szybko leci. Jest jak w pałacu, no wiem. To w końcu moja tawerna. Już proszę kaszę. Ty też chcesz kaszę? Masz kaszę. Ale hajsy lecą. Powinienem zdjąć buty. Być mógłbyś w sumie. Dobra, podaj 8 misek kaszy. Nagrody, 2 grogi i 20 owsianek. Możesz teraz podawać owsiankę i grog. Naciśnij F w pobliżu książki, aby dodać owsiankę z zapasów. Stół jest brudny. Naciśnij i przytrzymaj E koło stołu, aby go wyczyścić. Znaczy, mogę tak to zrobić. No problem. Kurde, normalnie. Powiem wam szczerze, że to jest... To jest po prostu... dobra, czekajcie chwilę. Mogę tak to zrobić? Mogę. 20. A grogi pewnie muszę dodać do lejków. O czym to ja mówiłem? Brak beczki, brak beczki, brak beczki. Nie ma beczki? Zapytaj beczkę. No ale nie mogę tego zrobić ani tu. A cool. Tu jeden nalewak i tu drugi nalewak. Coś miałem powiedzieć. A, dobra, wiem chyba co. W sensie, że normalnie powiem wam osobiście, że podajemy samą owsiankę i ludzie się cieszą. Bez żadnego piwa, bez niczego. To jest po prostu piękne. Klient zażądał piwa. Podejdź do kranu z piwem i naciśnij przytrzymaj E, aby nalać piwa. Dobra. Już, proszę, proszę poczekać. Obsłuż nie mogę. Nalej piwa. Proszę. Mój prawie jeden silver. Dobra, już teraz jak browarek wleciał, to już widzę, że wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy są szczęśliwi. Dawać mi klientelę. Widzę, że tu jest stolik brudny. Brudasy jedne. Tylko by brudzili i brudzili. Piwko. No ale wszyscy na piwo przyszli. Jedno na owsiankę. Czy ja ci mogę tak to po prostu dać? Mogę. Wszyscy owsianki. Brudasy jedne, no. Już piwko podaję. Jezu, jeszcze piwo? Prawie 13 godzina. Dobra. Podaj 5 kufli, nagroda. Miedziany topór. Zdobyłeś miedziany topór. Zamknij tawernę i wyjdź na zewnątrz, wyciąć drzewa, aby zaliczyć swoje zadania i zdobyć nowe technologie. Dobra, zamykamy! Skończcie sobie. Gdzieś tu kawę schowałem, czekajcie.
Nie w towarnie, nie. Gdzieś tutaj za monitorem sobie postawiłem. Dobra, mam kawę, jest git. Dobra, wynocha brudasy. Wynocha brudasy. No nie wiem, normalnie jak w chlewie. Jak w chlewie. Cześć. A tu jest co? A nie, to są reputacje. Dobra, mamy toporek. Co, i teraz możemy sobie tak ścinać drzewa po prostu? Jak to zrobić? F? E? A jednak F. Czemu tu jest kolejne drzewo? Dwa drzewa były w jednym miejscu? Tak było. Tak było. Ja mogę ściąć to drewno? Mogę. No ale widać, że jeszcze jest Early Access. Oj, widać. W ogóle jakaś sezonka drzewa. Możemy sadzić. Dobra, posadźmy. Ile mam tego ściąć? To jest dobre pytanie. Czy może mnie zabić to drzewo? Znaczy drewno? Drzewo, dobrze powiedziałem. Nie drewno. Drewno to ja ścinam. Dobra, wytnij 5 drzew za pomocą miedzianej siekiery. Nagrody tartak oraz miedziana kosa. Świetnie. Zdobyłeś swój pierwszy obszar roboczy. Tartak. Zbuduj go na zewnątrz tawerny za pomocą trybu budowania. Wybierz miedziany sierp i naciśnij F, aby wypielić chwasty. Pamiętaj, że nie będziesz mógł nic używać w otwartym trybie budowania. Po zbudowaniu tartaku wyjdź z trybu budowania, podejdź bliżej i naciśnij E, aby otworzyć menu rzemieślnicze. Dobra. B. O fuck, musimy tu wyciąć wszystko. Dobra, ale weź z tego wyjdź. Escape. Tryb budowania też nie działa. O, dobra. Udało się. Tak włączymy tryb budowania. Weźmiemy to. O, tutaj nie musimy się zastanawiać nawet, więc w sumie spoko. Wytnijmy te chwasty. Wytnijmy i tu chwasty. Zobaczcie, wiecie co, gra ma potencjał jak na razie. Bardzo przyjemnie się w nią gra. Nie wiem, jak się będzie ją oglądać. Opa, dobra, mamy. Potem sobie to przestawimy w razie czego. Każda stacja robocza posiada listę dostępnych receptur. Z nich odczytasz wymagane składniki, paliwo oraz czas na przygotowanie. Kliknij w nazwę receptury, by rozpocząć produkcję. Drewniane deski. No dobra, ale po co mi są te drewniane deski? Gra mi tego nie wytłumaczyła. Rozumiem, że tu jest wymagany czas tylko. Tu jest chyba tylko czas wymagany. Dobra, zbierz deski. Musimy ich zrobić 20. Mam tu jakieś zmęczenie? Produkt nie jest gotowy, no wiem. Ale gdzie to jest zmęczenie? Chyba nie ma zmęczenia. I tu mam taki zegar fajny. Ale śmiechowy. Zbierz deski. Każda deska, czy każde 5 desek wymaga 10 minut pracy. Muszę jeszcze zobaczyć dokładnie, co możemy zamówić. Dobra, mamy. Miedziany kilof. Zdobyłeś miedziany kilof. Możesz użyć kilofu do wydobywania złóż i uzyskiwania metali i minerałów. Pamiętaj, że tryb budowania musi być wyłączony, aby kopać. Dobra, rozumiem, że to możemy sobie... No to nie było to. Aha, okej, okay, kapuję. Każda ruda jest, że tak powiem... ma jakiś tam zasób w kamieniu. Kamienie nie da się niszczyć, pewnie codziennie się respią. Ruda żelaza. O, ale to chyba będziemy mogli całkowicie rozwalić. Też nie. Nie mówcie, że to będą respiące się kamienie. Dobra. Zyskaliśmy hutę, kowadło oraz pienik z siekierą. Zdobyłeś hutę i kowadło. Podczas budowy pieca do wytapiania powstanie nowy obszar roboczy poświęcony metalom. Ten obszar nie może być połączony z żadnym innym obszarem. Niektóre obiekty można umieścić tylko w określonym obszarze roboczym. Kowadło można umieścić tylko w obszarze poświęconym metalom.
Tapuję. Czyli jeżeli sobie zrobimy to w ten sposób. Nie to. Nie to. Łomatko bosko, często hosko. I co, musimy to wyciąć teraz. Dorąbiemy. Dorąbiemy. Ale się narąbiemy dzisiaj, no. Jest już godzina. Gdzie to jest godzina? 11:30. To już tak blisko bym powiedział. Od razu sobie kosą polecimy tutaj. I już mamy obszar gotowy do użytku. I tak, teraz poleci huta. Rozbieranie itemów mnie niepokoi. Znaczy niepokoi, nie podoba mi się. Dobra, mamy kowadło jeszcze. Kowadło zróbmy sobie gdzieś tu. No i fajnie. Wyjdźmy z trybu. Tapki żelaza. Ale potrzebujemy drewna. Patyki, możemy sobie tutaj opał chyba dodać. Dobra, zróbmy sobie to. A tu możemy zrobić co? Gwoździe, zawiasy, kandelabry, świeczniki. No tak powiem 2 na 10. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Dobra, to sobie drzewka postawimy. Mam tylko jedno? Olal. Deski, zapasy węgla. Zapasy drewna opałowego. Sporo tego jest faktycznie. Stół kowalski, czyli to jeszcze nie jest wszystko. Dobra, i weźmy jeszcze, zróbmy sobie trochę tej miedzi. Miedziuchy. Tylko pytanie, czy nasz ten tutorial się dalej odpali. Chyba nie. O, tu jest węgiel. Tu mamy węgiel. Dobra. Więcej węgla. Zawsze będzie do huty. O, tylko dwie sztuki z takiego kamyczka? O, ale Lipton. Ale Lipton. No to tu jest sporo kamieni. Tu gra nas informowała, że nie możemy pracować do późna. To też trzeba pamiętać o tym. Na południu już nas nie było. No i tutaj trochę tego żelaza było. Rewelacyjnie. Tego żelaza jest od zarąbania. Chyba to jest węgiel. Nie, to jest żelazo. A żelazo nie powinno być rude? I uproszczenie w grach jest chyba zazwyczaj, że właśnie zawsze żelazo jest takie szarawe. Miedź jak zwykle wygląda jak miedź, ale niestety żelazo jest pokazane w formie szarej. Ale mogę się mylić oczywiście, to nie jest tak, że jestem tego pewny. Tam po lewej stronie jest na pewno węgiel. To jest węgiel, jestem niemalże przekonany. 20:10, teraz musimy stąd spierdykać. Widzę, że żadnego zmęczenia tutaj nie mamy chyba. Tak, to był węgiel. No to tak, ja południem sobie przeznaczył całkowicie na jakieś farmy, o ile są. Ale chyba są. A północ po prostu na taką halę produkcyjną. Dobra, otwórzmy sobie. Dokonanych w huta. Kup z 25, co? Ej, really? Really? Zapasy węgla. 15 węgla potrzeba. A ja mam sztuk 10 chyba, tak? Dobra, ale chyba niepotrzebnie się stresuję. Tu mi nic chyba nie kupiło.
Kurczę, powiem wam szczerze, że miałem ochotę jeszcze zrobić serię z Impossible Creatures, ale jest problem taki, że jest tylko i wyłącznie język angielski, a mi się tego nie chce tłumaczyć. Nie chcę, nie mam czasu nawet na tłumaczenie. Z gierka z mojego dzieciństwa i tak chciałem w nią zagrać. Chciałem ją zrobić tutaj na wizji, ale chyba to nie wypali. Szczerze, osobiście wolałbym ją najpierw spolszczyć, dopiero potem się wziąć za ogrywanie. No ale mamy w tej chwili Danganronpę plus jeszcze właśnie naszego Trowel's Rest. Więc myślę, że na jakiś czas nam tutaj miejsca starczy. O, czekajcie, coś złapaliśmy. Ulepszenia? A nie mówcie, że to są pypki jak w Grave Keeper. Nie, to był Graveyard Keeper. Dobra, 22 już. Chyba pora iść pcia. No, zrobimy sobie jeszcze to do końca. I się prześpijmy. Tego żelaza powinno nam starczyć. Potem sobie wynajmiemy służbę. My się będziemy zajmować tylko i wyłącznie produkcją. A oni się będą zajmować innymi rzeczami. Widzę, że tu też jest potrzebny opał? Serio? Do kowadła? Aż mi się wierzyć nie chce. Dobra, tutaj tylko i wyłącznie stół kowalski możemy zrobić. Beczki do ważenia. Zapasy desek. To teoretycznie możemy zacząć zbierać na stół kowalski. Blacha żelaza. Ile kosztuje blacha żelaza? W ogóle mamy tą blachę? Nie mamy blachy żelaza. Mamy zawiasy tylko i wyłącznie. Gra dalej nam nie tłumaczy, co możemy robić. Tu jest blacha żelaza. Kurde. A nie, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Niektóre przepisy wymagają paliwa. No to już wiemy. To już wiemy. I trochę się to robi. Potrzebujemy sztuk 5 chyba, prawda? Tak, 5 sztuk. Ojejku, ile to się robi. Dziwnie ta gra się rozmywa, jak się chodzi, wiecie? Nie wiem, czy to będzie widać na waszych monitorach, ale tu widzę normalnie, jak pulsują te grafiki. Znaczy, normalne nie jest. Ale tak, taka gierka do wyluzowania, spoko. Naprawdę spoko. Widzę, że te tłumaczenia są robione przez Google Tłumacz. Ale i tak się przyjemnie gra. Dobrze, że mniej więcej jest ta gra wytłumaczona. Widzę, że tu nie ma żadnej fabuły w sumie, więc nawet po angielsku można byłoby grać. Ale jednak miło zobaczyć rodzimy język, którego powiem wam szczerze, że coraz mniej jest na Steamie. A już naprawdę jesteśmy dyskryminowani, jeżeli chodzi o nowelki. Stanowczo. Dobra, to już jest chyba trzecia sztuka. Prawda? Tak, trzecia. Ej, ale nam to poznikało wszystko. Oż ty, w tyłek. Mam jeszcze jedną sezonkę. Weźmy sobie to tutaj. Będzie czwarta sztuka. Nie jest godzina, która. Dobra, wiecie co? Chodźmy. Patrz, kolejną pypkę dostaliśmy. Idziemy w Kimę. Ale tu ciemno się zrobiło. Temperatura, zimno. Robi się późno. Zamknij zamówienia, by dać gościom szansę dokończyć napitki. Jest już zamknięte, więc luz. Zasłaj łoże. Zasłałem łóżko. Pójść spać, oczywiście. Dobra, kliknij przycisk zapisz, aby nadpisać obecny zapis. Możesz też otworzyć nowy. Dobra, zapiszmy. Zapiszmy to wszystko. Przed otwarciem gospody upewnij się, że masz wystarczająco zapasów na dzień. Będziesz potrzebował większą ilość drzewa do tworzenia produkcji i do kominka. Zajrzyj do skrzynki pocztowej na zewnątrz, żeby zamówić potrzebne materiały.
Poco loco, ale moi drodzy, to by było na tyle. To by było na tyle z tej naszej pierwszej rozgrywki Stroll Rest. No i co? I ja się chyba wezmę zaraz za nagrywanie Danganronpy. Już widzę, że mamy wszystko gotowe, jeżeli chodzi o to. 20 drewnianych słupków i 30 desek nam brakuje. Drewniane słupki, no to będziemy akurat mieć. Myślę, że damy radę. Dobra, kochani, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jak widać, kamyczki i nasze surowce się respią codziennie, więc jest luzik. No, Discorda, jak i harmonogram macie w opisie i w stawce. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!